Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K22 My Career. W poprzednim odcinku graliśmy z Dallas, gdzie niestety przegraliśmy na tym spotkaniu, bo to bardzo równe. 102 do 98 przegraliśmy, my rzuciliśmy 24 punkty i 9 asyst, więc naprawdę spoko statystyki. I z Utah Jazz wygraliśmy 93 do 82, tu zdobyliśmy 22 punkty i 5 asyst. Jak na razie średnio 5,3 punkta i 6 asyst, więc naprawdę spoko. I dzisiaj zaczynamy spotkanie. Pierwsze spotkanie będzie z Sacramento Kings, czyli drużyna 8 w konferencji. No i spotkanie głównie z De'Aaronem Foxem, czyli ich liderem. There is a lot going on aboard the Concha del Mar, including some really fun events. Nie wiem, zgadzam. Get started this weekend at Specialty Appreciation Defender. If you have a lot of badge points invested into defense and rebounding, you can earn double or triple XP. Next weekend, leave the cruise ship and play games on island courts at Treasure Island, where you can earn progressively higher XP multipliers by reaching a variety of goals. Dobra, przenosimy się już do Ball Arena. Czyli oczywiście arena naszej areny. Sacramento Kings at board. Now introducing the starters for your Denver Nuggets! Zapowiedź Christiana, że też możemy w sumie oglądać, czemu nie, dawno nie widziałem. At center number 10, Ball! Starting at power forward, number 50, Aaron Gordon. At forward, number 1, Michael Porter Jr. At guard, 6'4", number 27, Jamal Murray. At guard, number 23, mamy już zapowiedź, tak jak zawsze mówię, praktycznie szkoda naprawdę, że nie zapowiadałem, no nie wiem, czemu nawet mogliby to MP powiedzieć, po prostu fajnie by było, aby nas zapowiadali też, a tak niestety nie jest. No nic, będziemy zaczynać spotkanie z Sacramento, my będziemy mierzyć się z Tyrese'em Haliburtonem, czyli gościem, który drugi rok gra w NBA, ale jest naprawdę dość solidny, jest, nie wiem, czy nie był w All Rookie First Teamie nawet. Nie trafiają. Sacramento pierwszy rzut w dzisiejszym meczu. Oddaję do Gordona, bo myślałem, że może nas De'Aaron zablokować trochę. Oddaję do Jamala. Mamy wolną drogę, to muszą być dwa punkty, tak. Myślę, że z Sacramento też jakichś problemów dużych nie powinniśmy mieć. Na papierze jesteśmy faworytem i myślę, że tak oby też skończyliśmy to spotkanie z zwycięstwem. DR będzie musiał, no nie wiem, czy Bol Bol się tak dobrze poradzi. Nie trafi tego Tyrese, no właśnie, trudny miał dość rzut, jeszcze mu tam przeszkadzaliśmy. Dobrze, teraz podajemy do Bol Bola i mamy 4 punkty. Aj, nie potrzebnie skakałem, ale tam, nie, no niestety nie udało się, ale Jamal dobrze tam do ostatnich chwil bronił. Podajemy do Arona. Myślę, że, no właśnie, na szczęście nas Marvin Bagley, trzeci, nie zblokował tam.
niestety, a nie, dobrze, Gordon broni, dobrze, bo już czułem właśnie, że tam niestety go za bardzo puściłem. Może Bol Bol jeszcze coś spróbuje? Może oddać? Nie próbuje tego robić, niestety i Richard Holmes zbiera. A i niestety tam się troszkę zablokowałem na Jamalu, ale najważniejsze, że nie stracimy żadnych punktów. I teraz właśnie zauważyłem, że już mamy dobrą drogę na to, żeby dostać podanie i Jamal dał właśnie nam to podanie. D'Aaron Touch przy piłce. Dobrze, tam się obkręcił, ale Gordon i tak nie dał się tak łatwo. Aj, kurde, no już podałem normalnie, ale niestety szybciej wyszedłem za parkiet, niestety. Szkoda, naprawdę. Aj, nie udało mi się teraz. Jak mi się nie uda zrobić scena, to D'Aaron ucieknie, no i niestety trafia. Oj, Bol. Złapać piłki nie potrafi nawet dobrze. Harrison Barnes. Podanie do Holmesa, który ma... Jest mismatch up dość duży tam, ale nie, nie będę rzucać. Harrison Barnes będzie musiał rzucać. Jest zblokowany i będzie piłka w nasz... Aha, shot clock violation na pie był. Przed tym jak wypadła piłka poza strefę gry, to najpierw były po prostu minęły te 24 sekundy. To nawet jeszcze lepiej, bo nie już jest blok, no to jeszcze my mamy piłkę po prostu. Jamal wchodzi pod kosz i trafia, dobrze. Dobrze, ten blok, choć tu niestety już, no ja po tym bloku nie zdążyłem wrócić z powrotem i D'Aaron to trafił. Dobrze, no z Foxem szybkościowo to trudne naprawdę wygrać, ale nie w miarę taki ciężki rywal bardzo w obronie. Faul niestety, ale w sumie Nanji, nasz rezerwowy center, może sobie tam mieć jeden faul. Schodzimy na chwilę, wracamy i prowadzimy 4 punktami, 25 do 21. Fox to pewnie, nie trafia jednak, ale, a nie nasza piłka właśnie, bo po obręczy wypadła. Nie trafiamy, no to mnie naprawdę denerwuje, takie rzuty łatwe, że nie trafimy, to powinno się udawać. Tyrese Halliburton, dobrze, Bol zabrał trochę rebound, ale nieważne, ważne, że nie trafiają i teraz jest szansa, mamy, aj, Fox przyszedł, ale dobra, zbieramy i nie trafiamy za drugim razem, no niepotrzebnie faul, niepotrzebnie dało, kurde no, użyło mnie to teraz, bo naprawdę już bym pewien, że za drugim razem trafimy, to jest coś właśnie o czym... Nie faul, ja chciałem raz spróbujmy tą piłkę nabrać, a ten oczywiście zawodnik automatycznie jakby je zmusza, aby duży był faul. Chciałem właśnie tam, zapominam o tym co mówię już, że właśnie zapominam, że... Ale kurde, trafię, zapominam właśnie, że mój zawodnik nie jest taki świetny pod koszem, no i byłem po prostu już pewny, już przyzwyczajony, że to po prostu za drugim razem przynajmniej już się uda. A niestety tak nie było. Bol. Trafia, dobrze, mam pierwszą asystę.
Bagley podaje do Foxa. Halliburton. Naprawdę, nie, to bym się szczerze nie spodziewał, że będzie alley-oop pas do Foxa. Naprawdę, w ogóle się tego nie spodziewałem. Kurde, no nie rozumiem tego. Czemu oni nie mogą mnie... Jak chcę faula, to oni nie sfaulują. Nie ogarnia naprawdę. No jak oni tam... Dobrze, macie za to trójkę. Nie, naprawdę nie będzie trójki. Ale naprawdę to jest chore. Goście po trzech mnie atakują. Czegoś takiego w NBA 2K20 po prostu nie było nigdy. Więc naprawdę to jest też w prostu kwestia, myślę, przyzwyczajenia. Fox trafia i wyrównują. Nie do Gordona, ale naprawdę, dobra. Nie powinienem właśnie sprawiać tu jakiś problem. Fox jest 10 punkt. Nie wystarczająco dobrze tam przeszkadzaliśmy Foxowi. I teraz kolejne łatwe dość punkty. Punktują nie jest źle, tylko trochę musimy asyst dorzucić jeszcze. Nie mogę tak próbować nawet robić tych steali, bo za szybko dostałem te dwa faule, więc wolę sobie oszczędzić, a nie próbować po prostu robić steelów. Ta szybkość naprawdę dużo daje Foxowi. Bardzo naprawdę dużo. Schodzimy. 37-31 jest szansa możliwe, że już nie pojawimy się w tej pierwszej połowie. Choć w miarę dobrze gramy, to możliwe, że przez to zostaniemy. Tak, zostajemy. Fox jeszcze ma ten takeover swój, przez który jest jeszcze szybszy. Jamal. I mamy drugą asystę, dobrze. Jamal. Dobrze, Jamal w obronie. Michael, może rzucać trójkę? Nie będzie. Obym to przynajmniej to trafił. No i w sumie wyjdzie na trójkę tak czy tak. Bo nie wierzę, żeby nie trafił. Trafił właśnie. Kończymy pierwszą połowę. 42-45 przegrywamy. Nie za dobrze. Ale myślę, że spokojnie dam radę to odrobić. Dobrze, też zagrajmy pierwszej połowie 12 punktów, 3 asysty, spoko, no jak na razie. I zaczynamy drugą połowę. O, jest fałszowany. Dobrze, próbowałem tam podać, bo bałem się, że będzie zablokowany po prostu i próbowałem, żeby mi właśnie podał, ale ostatecznie na dobrze wyszło, bo mamy teraz już wyrównanie. Harrison Barnes i nie trafia. Nie będziemy chyba właśnie zablokowani, na szczęście nie jesteśmy, więc mamy pierwsze punkty w drugiej połowie. A i niestety, dobrze. Bałem się, że będzie podane do Thaisa, bo to było prawie pewne, że tam podadzą, ale na szczęście mi tak nie było. Uciekł mi troszkę. Kto faulował? Ja? Ja faulowałem, naprawdę. Myślałem, że już, że po pierwsze, że nie w ogóle tam nie było faulu na nim, a po drugie myślałem, że to już przynajmniej nie ja, no a niestety to ja, bo faulowałem tam. Dobrze, Thais nie trafia drugiego free throwa.
za mocno trochę. Próbowałem tym razem, bo zwykle mi się wydaje, że ja bym za wcześnie wyrzucał, to teraz próbowałem trochę opóźnić i nie udało się niestety. Miałem Harrisona Barca, więc próbowałem go jakby szybkościowo poradzić z nim. Fox teraz trafia. Dobre podanie do Gordona i Gordon trafia. I teraz bez problemu chyba Bagley. Właśnie, pomimo że tam we dwójkę próbują, to był w dobrej pozycji bardzo. A i za późno trochę, ale i tak sobie chyba Gordon poradzi, bo był Fox przed nim. Dobrze, mamy czwartą asystę. Chcę przynajmniej mieć też 6 asyst i przynajmniej jakieś 16 punktów, więc jestem już blisko tego, co przynajmniej właśnie chcę zrobić w tym spotkaniu. Chcę po prostu mieć większe liczby niż od tego, co średnio mam, żeby to cały czas szło w górę po prostu. Ball, ball. Nigdy na szczęście nie dał rady go zblokować. Mamy piątą asystę. Normalnie bym trochę spróbował już mu to steala zrobić Tyrese'owi, ale no przez te faule nie będę próbował. Fox wchodzi pod kosz i trafia niestety. Ball, ball, nie wiem czy będzie próbował. Próbuje i rzuca i trafia, dobrze, jest 6 asysta. Minimum asyst, które chciałem, to mam. No i tak będziemy oczywiście podawać, jeśli będzie fajna okazja do tego. Faul niestety. I no dobra, przynajmniej nie trafię. Ball, dopiero pierwszy faul, to spoko. Ale Holmes to chyba gość, który nawet potrafi rzucać dobrze, jak na centera. Wracamy. I jest 10-punktowa strata do Sacramento na ostatnich 6 minut, więc nie najlepiej. Choć chyba będzie 9-punkta, bo nie wierzę zbytnie, żeby Jamal nie trafił. No tak, jest 9-punktowa strata, no dobra. No nie miałem jak przedtem poradzić sobie ten z Bagley. Gordon, może sobie... No nie konkretnie o to chodziło Gordon, miał Foxa przez co, on powinien sobie z nim łatwo coś poradzić. Dobrze, zagraliśmy szybko tę akcję, bo nie ma czasu na rozgrywanie akcji, musimy jak najszybciej przeprowadzić. Ławka, wiem już co jest przyczyną tego, że tak słabo sobie radzimy. Nasza ławka w tym spotkaniu jest bardzo słaba, a ja nie mogę kryć dużych gości, bo to nie wychodzi po prostu. Ławka nasza bardzo słaba gra, bo 22 punktów więcej ławka King zdobyła od naszej. No i super, Fox mnie blokuje, naprawdę. Już jak mnie zablokuje ktokolwiek, ale Fox, który jest no, podobnych wzrostu do mnie. Dobre podanie, piękne Jamala. Musimy, nasza obrona po prostu musi funkcjonować, co niestety nie jest naszym najlepszym punktem. A ja nie lubię naprawdę tego Foxa, bo on po prostu potrafi uciec w mgnieniu sekundy. I nie trafia, dobrze, pierwsza dobra defensywa. Gordon, ale to podanie było nie najlepsze, Jamal. Dobrze, Jamal pod kosz i to jest dunk i to są 2 punkty. Dobrze, teraz kolejny raz bronimy. I teraz kontratak.
Gordon Fox, dobrze, podanie Tad Gordon chyba. No nie, nie wykorzysta to, bo tam Holmes, znaczy tam Bagley niestety mu przeszkodził. Kurde, no nie faul, nie faul, ja nie chcę faulu. Ja próbuję mu użyć tego steala, ale... A ten zawodnik nie lubi, jak właśnie, ja próbuję robić tylko jeden taki ruch ręką, a aby ten zawodnik tego próbuje łapać. Nie takie coś chce robić. Dobrze, wybieramy piłkę, bol, to musi mieć punkty, jest 7-punktowa strata. Kurde, trafił to, pomimo że to nie był łatwy rzut, to niestety to Fox trafia. Wchodzimy 3 minuty do końca. Zawodnik Metriar Fox. Bol. Są kolejne 2 punkty. Nie lubię naprawdę tego gościa, bo jest mega szybki, nie, naprawdę trudno sobie z nim poradzić. Teraz powinny być 2 punkty, tak, mamy 2 punkty. Dobrze, bol. I pięknie, piłka się spada prosto w ręce Gordona. Michael mógł prowadzić trójkę, ale jak to trafisz, co robisz, to ci wybaczam. Mamy 5-punktową stratę. 2 minuty do końca. Dobrze, blok i mamy piłkę. Świetnie, i jeszcze... To jest świetna szansa na kontratak. Nie, no to są jaja, naprawdę. Nasz zawodnik coś takiego nie trafia. No i naprawdę. Wiem, że może nasz zawodnik nie ma layupu, ale to jest śmieszne, że coś takiego nie trafiamy. Gdzie teraz, jakbyśmy teraz Marej rzucił tą trójkę. Jest, dobrze, ale mielibyśmy już... Mielibyśmy remis. Powinien być remis. No ale dobra. Mamy jeszcze tą minutę. Aj, nie. Chodź jeszcze. No ale obrona, dobrze, jest obrona. Jamal. I na szczęście jesteśmy zblokowani, jest remis. Kurde, ale i tak teraz powinno być prowadzenie, a nie remis. To najbardziej boli. No dobra, 50 sekund do końca remis. No naprawdę jest ciekawie. Aj. Tyrese, a nie trafia. Nie trafia Tyrese. Michael. Dobrze, Michael, to ważne są punkty. Ważne, naprawdę bardzo punkty. Nasz faul jest... Ja po prostu normalnie chodziłem, nawet nie próbowałem go faulować. I wpadł w nas i... Ja już spodziewałem, że może charge będzie, jak już...
Holmes i dobrze. I teraz to powinno być 2 punkty. Tak, jest 95-91. Świetnie. No jest to 23 sekundy, będzie już trochę zabawy. Będą Sacramento nas próbowali najpierw rzucić oczywiście, a potem będą nas faulowali. Bo nawet by tu rzucili trójkę. Faul, ball i jeszcze to musiało wpaść. Naprawdę naszym na szczęście. I trafia oczywiście D'Aaron. Bez jakiejś niespodzianki. Jamal ucieka, oni będą go faulować, wiadomo, ale zaoszczędziliśmy trochę czasu. Dzisiaj na pewno dużo szybciej faulować. Michael, jego nie faulują. Szybkie podania. I D'Aaron nie wiedział co zrobić. Ale go teraz zrobiliśmy. I no dobrze, że to Michael ostatecznie był sfaulowany, bo po prostu ja wiem, że mógłbym z jednego czegoś trafić, a Michael ma dużo lepszą skuteczność z free throw. No i teraz mam 8,5 sekund, żeby trafić trójkę. To nie jest niewykonalne. Niepotrzebnie tutaj ustawiłem miejsce, ale nie. Dobrze, jest zwycięstwo. 99-94. Dużo dała, naprawdę mam czas, ta zabawa, ta nasza zabawa. Ale dobrze, to wszystko się skończyło, na szczęście dla nas. Shooting badge nic niestety, bo nic nie rzucaliśmy. Playmaking za to. Pewnie w następnym meczu będziemy mieli nowy badge i defensive też nowy badge pewnie będzie. Nie pamiętam na czym skończyłem, chyba dałem pass accuracy ostatnio sobie, tak mi się udaje. Dobra, progression. I ball handle chyba tak właśnie mi się daje. Teraz post control. I jeszcze nasza obrona. To nie, niestety. Już to po następnym meczu. Dobra, więc następny mecz z Oklahomą. Nie będzie to, myślę, jakieś trudne wyzwanie. I jedziemy do Oklahomy, do Thunder Arena, żeby zdobyć oczywiście zwycięstwo. To a brand new episode of NBA 2K TV. Check out what we have for you this week. I mean, the show is packed. First up, the 2K League just wrapped up its fourth season, and it was reigning champs, Wizards Sister Gaming, who took the championship yet again. We talked with the team stars, Day Fry, and Finals MVP, JBM. Take a look. This last week. Dobra, i przenosimy się do Thunder Areny. Let's bring out the starters for your open. Dobra. No tu też liczę, że nawet mam nadzieję, że tu nawet będzie bez problemu, bez zwycięstwa, bo Sacramento tak szczerze też liczyłem, że nie będzie jakiejś już tej zabawy takiej, jak mieliśmy. Josh Giddey naszym matchupem, który jest o głowę chyba wyższy od nas. Wygrywa Oklahoma Tip-Off. No nie mam jak zbyt tym sobie poradzić. I tak przynajmniej dobrze, że ten był shot contest dostaliśmy, no bo poradzić się z takim gościem to nie łatwo. Ball. No, może spróbować trójka. I udało mu się, świetnie ball. Trójka naszego centera. Nie tylko Jokic potrafi rzucić oczywiście trójkę. Derek Favors obraca się, nie wie co zrobić z tą piłką, no ale ta Shea dobrze wchodzi, urwał się Jamalowi. Średnio 21,5 punkta Shea w tym sezonie. Ball.
Może spróbuję Bol Bol i powalczę, a niestety mu się nie udało przepchać. A teraz to Shea nagle kryjemy. I nie trafia. Ale Isaiah Roby tam zbiera. Jamal Murray. Czy udałam się podanie? Tylko no bałem się, że Josh Giddey szczerze nam zablokuje, ale tego nie zrobił na szczęście. Kołkrzewski do Shea. Shea to powinny być tak, kolejne dwa punkty. Aj, tam poczułem, że zablokowałem chyba przez Favorsa, znaczy tak, jakby mnie poruszył, nie wiem, czy mnie, czy piłkę, no ale na szczęście najważniejsze jest to, że trafiliśmy i tak. Wygrywamy teraz tam walkę pod koszem, można tak powiedzieć. Może? Niestety nie. No tak, zobaczyłem, że byłem dość wolny. Tak dostałem to podanie, więc postanowiłem, że czemu nie? Można spróbować. Połkrzewski do Shea. Shea wchodzi pod kosz. Dobrze blok, ale niestety zbiera i tak z powrotem Shea. I jest trójka, świetnie. Tego nam brakowało, dzisiaj jeszcze nie trafiliśmy. Corner free to jest, no to też fajnie, naprawdę corner free. No ja lubię naprawdę, corner free są jeszcze do oglądania. Dość widać jak się ogląda mecze i jak jest corner free właśnie, to dość łatwo widać, czy ta piłka wpadnie, czy nie. Po tym jak leci. Josh Giddey nie trafia. Bol Bol zbiera. Kontratak. Myślałem nad tą trójką, a zobaczyłem, że już jednak nie jest aż tak wolny. Aj, to powinno być, ale no właśnie, nie za wcześnie wypuściłem. A to też powinna być trójka. Kołkrzewski i trafił niestety jednak. Jamal. Zajmę do Gordona. Gordon i jest. Mamy drugą system. Timeout bierze Thunder. Na razie to wygląda spoko, wiadomo, że jest remis. Teraz zejdziemy na pewno, jak to zwykle robimy. I liczę, że ławka się wykaże. Wracamy i jednopunktowe prowadzenie. No, najważniejsze, że przynajmniej nie przegrywamy, ale no powiem szczerze, że liczyłem, że jednak nie będziemy przegrywać. Michael, podanie do nas. No i faul, dobrze, Derek Favors nas faulował. Pierwszy free throw celny. 15,5 punkta średnio mamy. Ciekawe kiedy będziemy, bo byliśmy w czwartym miejscu, to nie wiem, jak patrzyłem. I za niedługo też będzie nam pokazywało już walkę w Rookie of the Year, na jakim miejscu jesteśmy. Dobrze, i teraz szansa na kontratak. Michael. Połkrzewski, no właśnie, niezbyt łatwo miał. I zabieramy piłkę. Trójka, widać było, że nie trafimy, ale Bol Bol zbiera. No szkoda naprawdę. Przynajmniej zaliczyliśmy tam steala, ale szkoda, że nie było tej trójki. Foul i na szczęście nie ma punktu. Będzie free throw teraz, dwa rzuty Giddeya. I pierwszy jest niecelny. Drugi ledwo są wpada. Gordon. Nie wiem, czy to było dobry właśnie pomysł.
trójki, daj trójka. Nie trafi, on nie będzie za dobry z trójek. Ogólnie jest rzucającym za dobrym, to zauważyłem. Jamal to powinien trafić, tak, trafię, dobrze. Dobrze, teraz i jeszcze mamy rebounda. Shay nas fauluje, a niestety nie ma szans na end one, tylko dwa rzuty będą. Pierwszy trafiamy. I drugi też, świetnie. Dziwne podanie Majera do Shaya. Faulujemy go, ale to nie był taki zły faul. Pierwszy nie trafia Shay, no to nie będzie. 79% skuteczności z free throwa. Znowu też nie jest taka świetna. I drugi też nie trafia, no. Można ich wysyłać pod linię, bo naprawdę widać, że nie radzą sobie zbytnio. Michael, trójka to powinna być. Tak, pięknie. 11-1 przez ostatnie niecałe 2 minuty. Taki mamy tyle punktów, żeby być w porównaniu do OKC. I dobrze, Ball zbiera. Zatemy podanie. Michael, myślę, że sobie poradzi. Choć będzie ciężko, ale poradził sobie. Świetnie. Pałkuszewski, trudny rzut i nie trafia. Falowani jesteśmy. Właśnie, Shay nas falował, widziałem to od początku. A Jamal traci właśnie piłkę. Oj, niestety nie najlepiej. I Favors trafia, znaczy trafia, rzuca po prostu. Shay nas przepchał, kurde, ale liczyłem, że jednak nie wystarczająco mocno przepchnie, żebyśmy nie trafili. Shay trafia. Troszkę za dużo ostatnio, żeby trafić, ale już wracamy, oby do już niepozwalania im. Shay nas fauluje. Dobrze, jest trzeci już faul Shaya, a to jeszcze pierwsza połowa. Dużo dzisiaj musimy sobie zdobywać punktów z free throwa i na szczęście jest to celne. No a Shay właśnie już ma trzeci faul, ich taka jedyna gwiazda, można tak powiedzieć. Więc też, jeśli dalej tak będzie kontynuował grać, to bardzo duża szansa, że fouled out będzie. Aj, za dużo miejsca Shayowi zostawiłem. Dość wysoko ten poleciał floater i bałem się, że nie trafię, ale mamy te punkty. Kurde, no nie wiem, z tym Shayem proste błędy robię, takie trochę głupie. Ball. Jamal, trójka. Niestety niecelna, ale a nie, myślałem, że Ball zebrał. Oj, dobrze, to Shay zrobił, kurde. Za dużo odrobili. Ale na szczęście jest to właśnie to, że Shay, no ten ma trzy faule. I może się uda właśnie tak, żeby jednak miał za 5 fauli, znaczy 6. Wchodzimy teraz i kończymy pierwszą połowę. Jest prowadzenie 12-punktowe, 66-54. Super. I będziemy zaczynać trzecią kwartę. Zaczynamy my.
A, niestety nie celne pytanie do nas. Zbieramy kolejną piłkę. Jamal teraz powinien wejść pod kosz, może będzie faulowany i jest faulowany przez Shea. Trafia i jeszcze jest faul Shea. Jeszcze dwa faule i do widzenia Shea. I Jamal trafia. Dalej jest Shea. Podkoszy teraz Shea. Tybor rzuca i nie trafią. Gordon. Aj, niestety zablokowany. Szkoda. Aj, nie chciałem faulować. Chciałem tak zawsze próbować ten steal zdobyć. Trafia Shea, no trzeba się go pozbyć naprawdę, bo to jest jedyna taka odstoja ich, można tak powiedzieć, trochę. Oj, niestety, strata. Aj, dobrze, nie ten na leju pas. Podajemy do Bola Bola, Michael Porter i faul. Oklahoma City foul. Derek Favors. That's his second personal foul. Second team foul. Shooting for Denver, Michael Porter Jr. taking two shots. I obydwa celne rzuty. Aj, musimy wracać. Nie wiem, że nie skakałem. Pokrzewski nie trafia, nic dziwnego. No nie mają zbytnio dobrych zawodników, jeśli chodzi o rzucanie. I teraz łatwe dwa punkty dla nas. I faul, no dobra, to jest dobry faul, bo tak czy tak by trafił. Mam trochę też za dużo fauli, ale ja wiem po prostu, że kiedy nie faulować, nie będę próbował nawet. Jeśli bym był w zagrożeniu. Jamal. Rzuca i niestety nie trafia, było blisko. Jamal wchodzi i trafia. Powiem szczerze, że mnie zdziwił, że trafił to. I dobrze, teraz zaliczamy Steela. Gordon. I pięknie tam sfejkował, ale nie trafia. Może niech się nazwie, niech powie sobie, że to było specjalnie i zrobił sobie podanie. No już odjechaliśmy OKC i myślę, że ich nic nie uratuje, nawet ten gość tutaj, czyli Shea, który możliwe, że też wyleci. Mike Muscala, widzę, że się zameldował, między innymi na boisko Maledon. Nie ma Shea chyba, tak.
Ty Jerome Maledon, ale out of bounds był. Aha, czyli był. Złapał pewnie jedną nogę, miał poza już parkietem. 99-76. Prowadzimy bardzo, bardzo spokojnie. Dobrze, ball, blok. Jamal niestety nie trafia. Pięknie, Michael zabieram piłkę, dobrze przemyślał, co dobrze przewidział, co chcą zrobić. Ball, nie trafia niestety. Gidej, nie trafia kolejny raz dzisiaj. Teraz my za to trafimy sobie. Niestety za późno tam właśnie byłem i trafia, ale to już nie jest naprawdę ważne, bo oni tak nie wygrają. Aaron próbuje i niestety nie trafia, ale ja zbieram i nie wiem, co się tam stało. W końcu turnover zrobiłem? Nie, to już to Gordon chyba piłkę ten stracił jakoś. Poradziłem sobie, jeśli chodzi o walkę pod koszem z Favorsem, z Centerem, no dość powiem szczerze, że jestem dumny z siebie. A teraz za to po krzewskiem właśnie fauluje, no. Tymi łapami wjeżdżał wszędzie prawie. Pierwszy niecelny miałem mówić, bo już czułem to. Za to drugi jest celny, mamy 20 punktów. Teraz trafia Roby. Ball. Aj, ball. Jeszcze próbował tam ofiarnie, ale niestety tracimy piłkę. Powiem szczerze, że ja bym już mógł siąść tak i nie grać, bo już naprawdę mamy pewne zwycięstwo. Isaiah Roby, ball tam go fauluje. Trzy i pół minuty już do końca spotkania. Gidej. I to nie trafia. Nie tam chciałem, no nie wiem, jak gra pomyślała, że jak chcę do Michaela podać. Faul niestety chyba ja. Tak, czwarty faul nasz. Pokrzewski trafia, obydwa free throwy. Dobrze, Gordon, nie ukrywam, że chciałem trochę właśnie asystę zdobyć jeszcze.
Gordon niestety nie. Myślałem, że też z tej perspektywy to wygląda, był zablokowany, ale na szczęście trafia. Z kolejnymi punktami. Ostatecznie pewnie jednak nie będzie fouled out w tym spotkaniu. Chyba, że teraz na przykład nas fauluje. Nie sfaulował nas, ale niestety celnie przeszkodził nam. I ta strata piłki. I Gordon teraz z kolejnymi punktami. 4 reboundy mamy, więc też kolejny raz wyrównujemy rekord. Minuta już do końca. Może jeszcze... Nie, myślałem, że nam dostaniemy podanie. Ale dobra. Podaję do Michaela. Jesteśmy już dość podmęczeni. Ball blokowany tam chyba, ale to nie myślałem, że to zbiera. I faul, Shay, piąty. Czy jednak nie będzie pewnie fouled out w spotkaniu. Bo już nie ma sensu dla niego faulować, naprawdę. 7 na 8 z free throw, więc 10 mamy free throw dzisiaj i 8 na 10, 9 jest. 8 na 10 kończymy skuteczność free throw, więc nie tak źle. I mamy rekord reboundów, pięknie. Dozier, Highland, Dozier i jeszcze dwa punkciki dokładamy. Wyśmienić naprawdę mecz w naszym wykonaniu. 23 punkty, 6 asyst, 5 zbiórek, super naprawdę. I kończymy 111 do 92. Łatwe bardzo zwycięstwo, ale tak to miało wyglądać. Dostajemy tutaj możliwe, że shooting budget. Może jednak się uda shooting budget, bo dużo rzucaliśmy z free throwa. Chyba jednak zabraknie. Jest jednak, jest. I będziemy mieli trzy nowe shooting budget chyba. Znaczy trzy nowe budget ogólnie. A nie, jednak playmakingu troszkę zabrakło, ale jest defensive. Jednej takiej asysty brakowało w playmakingu, żebyśmy mieli playmaking badge. Dość dawno nie było naprawdę jakieś scenki z naszej historii jakby. Well, we're getting pretty close to the All-Star break here. What do you know? MP's name does not seem to be at the top of anyone's list. I'm not the one to go, but this just goes to show I was right. MP's all talk, no game. We knew this coming into the season. And now that tree is bearing fruit. For those of y'all still holding out hope, I say give up. MP wants the glory, but he doesn't want to put in the work. What did you expect from this so-called YouTube star? Forget the season. I'll be shocked if he ever make an all-star team. That's how I see it anyway. I'm not starstruck by this kid. I just see the game. Nie, on nie mogę naprawdę z tego gościa. On jest tak naprawdę odklejony. On naprawdę śmieje się z tego, że rookie nie jest w All-Starze. Naprawdę rookie. Niech mi poda, kiedy ostatnim razem był rookie w All-Star game.
No niech mi poda ten gościu, naprawdę. A to jest śmieszne. Clutch Shooter sobie weźmiemy. Defensive Intimidator chyba sobie dam na srebro, bo to jest dobra naprawdę badge i go często używam. Jeszcze w progresie. Naprawdę gość jest mega śmieszny, ale wkurzający też ostro. Niestety już na to nas nie stać, ale dobra, kupujemy. Będziemy też kończyć. Następne spotkanie z Clippers. Oj, będzie naprawdę ciekawie. I będzie też na pewno ciężko, bo jednak z Kawhiem się spotkać to będzie spore wyzwanie. I oprócz Kawhia będzie jeszcze Lillard. No to też będzie ciężkie spotkanie. No ale takie też będą. Takie też, z takimi rywalami też musimy się zmierzyć. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!